Jest już tutaj pytanie. Wydałem 6 tomików wierszy, więc jest mi to bliskie i w tej książce też język poetycki jest takim częstym motywem, przez który ta książka to jest seria takich opowiadań, w których każdy ma ukryty klucz, taki symboliczny klucz. I jest tutaj pewna osoba żywa i osoba wyimaginowana, która narratorowi tłumaczy znaczenie pewnych symboli po to, żeby mógł je jakby złamać, zrozumieć. Jest to sprawa, która dotyczy tych słynnych archetypów, o których w XX wieku się dużo mówi. I teraz te archetypy mają służyć temu, bo przez archetyp wyraża się dusza, bo dusza nie mówi tak jak człowiek, tylko w swój specyficzny sposób. Więc to uzgodniliśmy w XX wieku, że to się nazywa archetyp i archetyp ma nas doprowadzić do pewnego zrozumienia. Ale później idzie się jeszcze dalej, kiedy się już naprawdę zrozumie jakiś archetyp. Ja nie twierdzę, że zrozumiałem jakikolwiek, nawet jednego, nawet jeden. Ale kiedy zrozumie się archetyp, można się uwolnić od tego, co ten archetyp oznacza. To są dość bogate, sprawy dość głębokie i dość bogate. Ale zaczęliśmy od poezji, więc w opowiedzeniu o tych archetypach, wprowadzeniu czytelnika w pewien świat, który nie posługuje się takimi narzędziami jak umysł, poezja jest przydatna. Dlatego jest w tych opowiadaniach wielokrotnie użyty taki język, który jest językiem poetyckim. Moje pytanie dotyczy archeologii tej książki, bo jak usłyszeliśmy, powstawała przez lat kilka. Założyć można, że miała różne wersje, różne postaci, więc jak to się działo? Gosia wykazała tutaj wiedzę taką z pierwszej ręki, do której nie każdy ma dostęp. Ta książka rzeczywiście powstawała przez kilka lat i była przepisywana, dopisywana i zmieniana. Bardzo dziękuję, że użyłaś słowa archeologia. Mnie to jakoś tak rajcuje. Gdyby nie wywozili tego na mnie wydawcy, to przyznam, że książka byłaby dużo uboższa. Więc w tej swojej perfidnej robocie, z tego, że się nie sprzeda, zrobili bardzo dużo dobrego, bo zmusili mnie do poprawek, zmusili mnie do kolejnych wersji, do przepisywania, do przyglądania się temu i ewentualnie do skompletowania czy skomponowania takiej całości, której bez pomocy tych osób bym nie osiągnął. Więc z tego też i wniosek taki, który pozwolę się podzielić z Państwem, że jak czasami nam ktoś daje w kość i nie chcą czegoś zrobić, projektu jakiegoś, który jest super cenny i wrażliwy i piękny i mądry i go nie chcą za wszelką cenę, to nie warto się zniechęcać, nie warto odpuszczać, bo a nuż ci ludzie, którzy odmawiają, to wypełniają jakby taką głębszą misję, której sami nie wiedzą. Odrzucając nas, służą jakiejś większej sprawie. I no tak w wypadku tej książki to, a poza tym mam jeszcze kilka innych opowieści podobnych do tej. Więc myślę, że to troszeczkę rozjaśnia też takie chwile, kiedy potrafi być bardzo ciężko, że jednak to może czemuś służyć. To taka myśl, że wszystko jest po coś. Proszę bardzo.
mówi, to otworzyłam na stronie 264, bo jej wcześniej jeszcze nie znałam, i przeczytałam o jakiejś dziwnej przepowiedni dotyczącej narodu polskiego. A wiem, że pan mi przypada za jakąś martyrologią i... Tak, trzymam się z daleka od tego wątku, ale to nie tylko dlatego, że jest to wątek polityczny lub historyczny, nie zajmuję się ani tym, ani tym, ale z bardzo prostej przyczyny, bo tak jakby sam w tym bardzo uczestniczyłem. Nie z racji swojej daty urodzenia, ale z racji takich wewnętrznych przeżyć. Więc jeśli pozwolicie Państwo, ja zerknę na tą przepowiednię. Nie wiem, czy to jest przepowiednia. Już wracam do tematu. 264. Teraz siądę, bo tutaj mam światełko, żeby widzieć. Więc jesteśmy tak, 260. Tak. Więc tak, proszę Państwa, żeby tak opowiedzieć to swoimi słowami. Narrator mówi o tym, że dusza objawiła mu pewien sekret. Zresztą tych sekretów jest tutaj więcej trochę. Niektóre są rzeczywiście niezwykłe. Niezwykłe do dzisiaj dla mnie. Powiem za chwilę o jednym z nich. I jest to w zasadzie tak nieprawdopodobne na rozum, że no można to skwitować, po prostu pominąć to i zająć się ważniejszymi rzeczami. Ale mnie to nurtuje. Proszę sobie wyobrazić, że znajduję pewne ślady, które by naprowadziły na wytłumaczenie tego niezwykłego zdania w fizyce kwantowej. Natomiast tutaj dusza powiedziała taką rzecz. A czy ty jesteś pewna, Małgosiu, że chcesz, żebym ja to powiedział? Tak? Po to tu jesteśmy. Więc ta dusza powiedziała tak. Wyznał mi sekret, który został mi wyjawiony. Dotyczy narodu polskiego. Za cierpienia z okresu wojny obszar naszego kraju otrzymał błogosławieństwo. To znaczy, że ludzie mieszkający na terenie Polski mają ułatwiony dostęp, otrzymują pomoc ze świata duchowego, by poznać głębiej tajemnic duszy. W praktyce wygląda to tak, że został zgromadzony olbrzymi potencjał talentu i geniuszu ludzi. Potencjał, który niestety jest niemal całkowicie marnowany, gdyż ludzie są pozbawieni wiary w siebie i głębokich pragnień duchowych. Dar pozostaje nieodkryty, dopóki w ludziach nie obudzi się pragnienie poznania siebie. Siły duchowe, które tak bardzo nam sprzyjają, nie mogą być uruchomione.